Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Kolejne gorące newsy dotyczące klocków. Mogę już przedstawić, bo pojawiły się na Promobix, więc jest jakby to wiarygodne źródło, że nawet jeśli te zdjęcia są takie, wiecie, no lekko rozmazane, no to pojawiły się na jakimś portalu. Mamy podstawę do tego, żeby je omówić i pokazać. Dobra, przyznajcie się, kto oglądał Żółwie Ninja w pierwszej połowie lat 90. na TVP2, ale te stare, klasyczne takie, ja się jarałem i w ogóle chciałem być jednym z żółwi. No, ale nieważne, omówmy sobie nowe zestawy LEGO, bo pojawiły się już na Promobix, więc mam ten punkt odniesienia, żeby wam je przedstawić. Na początek Jurassic World mamy 4 zestawy, pierwszy z nich najmniejszy 20 euro bez centa, Laboratorium Doktora U. Super sprawa, bo w cenie zestawu, który ostatnio mieliśmy z tym młodym Dilophosaurem, tutaj dostajemy 2 odlewy dinozaurów, 2 nowe odlewy dinozaurów, bo to jest młody ankylozaur i młody triceratops, oraz dostajemy figurki Owena i doktora U oraz fragment jakiegoś tam laboratorium, więc naprawdę sympatyczna sprawa. No i te dwa małe dinozaury naprawdę robią robotę, więc można sobie nawet zrobić, jeśli mamy własny park jurajski, to można zrobić sobie ten taki, wiecie, mini plac zabaw z dinozaurami, które tam dzieciaki ujeżdżały, je karmiły i tak dalej. Za 60 euro bez centa mamy zestaw z Gallimimusem i Pteranodonem i pojazdem, który wygląda trochę jak Tumbler z Batmana. Szczerze mówiąc, cena w mojej opinii jest przegięta. Ten zestaw, gdyby kosztował 45 euro bez centa, 50 euro bez centa, ok, akceptowalnie, tak katalogowo, ale 60 euro bez centa za jeden pojazd i dwa chude dinozaury, bo rozumiem, gdyby tu był jakiś duży odlew, ok, wtedy jestem usatysfakcjonowany i mówię, w porządku, nie ma problemu i tak dalej. No ale tutaj dostajemy dwa chudzielce. Ja wiem, że dostajemy nowy odlew, no ale mimo wszystko cenowo przegięcie, zawartościowo spoko, ten pojazd, no wiecie, w klimatach poprzednich Jurassic World. No i za 100 euro bez centa super zestaw pod kątem zawartości. Ok, tylko 537 elementów, ale dostajemy Indominusa już we właściwym umaszczeniu, to jest jedna rzecz. Po drugie dostajemy Ankylozaura, który jest nowym odlewem. Po trzecie dostajemy całkiem sympatycznie wyglądającą konstrukcję, taką, wiecie, punkt startowy żyrosfer. Tam jest jakaś kasa i tak dalej. I tu w ogóle też pojawia się mały dinozaur, który wygląda kolorystycznie trochę jak Indominus Rex, więc może to będzie mały Indominus Rex? Nie wiem. Czekajcie, to w tym zestawie było? Tak, chyba w tym. No, ale cenowo uczciwie, bo jeśli to będzie kosztowało powiedzmy te 4,5 stówki, kupi się tak nawet za 300 z kawałkiem, to jest naprawdę bardzo dobra cena za ogromnego dinozaura i drugiego całkiem sporego dinozaura, bo chciałbym przypomnieć, że Tyrannosaurus Juniorsów, to ja go kupowałem za 200 coś i to miałem Tyrannosaura i garść klocków, a tutaj mamy Tyrannosaura, mamy Ankylozaura i mamy jeszcze całkiem pokaźną garść klocków, więc się opyla. No i zestaw Juniorsowy 4+, nowy Raptor, 30 euro bez centa, żenująco wyglądający wodolot, no ale to jest 4+, aczkolwiek wydaje mi się, że na przykład zestawy City 4+, wyglądają o niebo lepiej w stosunku do tego paskudztwa. A jest jeszcze Quad, więc może Quad was przekona. Aha, i mały Raptorek też tutaj będzie jakiś, tylko nie wiem, czy w nowym umaszczeniu, bo trochę niewyraźne zdjęcia, ale zawsze coś. No i co, jedziemy, to może teraz do Hidden Side przejdźmy sobie. Widać na razie 5 zestawów, miało być chyba 6, jak dobrze pamiętam, aż sobie jeszcze to zweryfikuję tak na 100%. A nie, 5, czyli widać wszystkie, tylko jeden tak nie do końca. Najmniejszy zestaw 20 euro bez centa, łódź podwodna JB. Bardzo ładna kopułka, ta wiecie, półkole takie, które jest tym takim zakryciem łodzi podwodnej z nadrukiem dość ciekawym, plus fragment jakiegoś takiego podwodnego otoczenia, nawet sympatyczna sprawa. Następnie dostajemy taki nawiedzony samochód wyścigowy, 30 euro bez centa, szczerze mówiąc wizualnie całkiem spoko, pomysłowa konstrukcja, on mógłby nawet pasować wizualnie do serii The Lego Batman Movie, gdzie rzeczywiście tam mieliśmy całkiem sporo tego typu konstrukcji. Następnie za 40 euro bez centa zestaw, który w mojej opinii chyba na ten moment prezentuje się najciekawiej. Mamy tutaj jakieś takie opuszczone więzienie w Newbury. Jest wieża strażnicza, po której będą się wysuwać takie kościane pazury. Z drugiej strony też jest wieżyczka, tylko chyba już nie ma miejsca dla strażnika. Też te pazury się mają wysuwać. Na środku wejście z takimi masywnymi drzwiami. Naprawdę spoko. 80 euro bez centa. Nawiedzony wóz strażacki. Uważam, że cena trochę przegięta.
Bo dostajemy 760 elementów, dostajemy bardzo dobrze wyglądającego, znaczy dobrze, ciekawie wyglądającego potwora, który mnie osobiście kojarzy się ze Slendermanem, ma takie, wiecie, długie kończyny, bladą twarz i rzeczywiście tak się może kojarzyć. Natomiast ten wóz strażacki to jest po prostu kontynuacja tego, co mieliśmy w przypadku duchozwalczacza, czyli tam był przerobiony autobus na pojazd do łapania duchów, a tutaj przerobiony jest wóz strażacki i to właściwie tyle. No i za 100 euro bez centa 1035 elementów, Castle of Mystery. No i tutaj ten zamek widzę tylko na ten moment na zdjęciu, nie ma tej panoramy pokazanej, bo tam Rakuten francuski się wysypał i pokazał te wszystkie panoramy. Tutaj, szczerze mówiąc, może to być bardzo ciekawe, bo widzę, że z jednej strony mamy taką wieżę astronomiczną, tam jest jakiś wielki teleskop, na środku mamy trochę wieżyczek i konstrukcyjnie tutaj też wejście jest trochę podobne do liceum w Newbury, więc to jest taki trochę miks liceum w Newbury z wielką salą w Hogwarcie, więc potencjalnie ten zestaw może być bardzo ciekawy, ale nawet jeśli nie będzie bardzo ciekawy, to przynajmniej będzie porządny, więc tego możemy być pewni. Tutaj mamy jeszcze jakąś bramę, z drugiej strony schody. Całkiem spoko. No i teraz zestawy Super Heroes. Tutaj zrobimy sobie to łącznie Marvela z DC, bo to jest trochę wymieszane. Jeszcze tutaj są w ogóle wrzucone zdjęcia zestawów, które już kiedyś widzieliśmy, na przykład Venomozaur, który... To już przedstawiłem wam moją opinię ostatnio. Dobra, 60 euro bez centa, zestaw 4 plusowy, mała wieża Avengers. No i tutaj mamy co? Kolejnego Hulka, mamy Ironmana, mamy Thora, mamy Lokiego i mamy naprawdę straszną kupę, która ma być wieżą Avengers. Oczywiście to jest 4 plusowe, więc jest to dla mnie zrozumiałe. Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na te nadruki, które się pojawiają, czy choćby to wielkie logo Avengersów, które może się przydać, jeśli chcecie sobie coś Avengersowego zbudować. No ten mini Quinjet tutaj to naprawdę, no tak, nie bardzo. Ale wiecie, można zrobić zestaw dla starszych w wyższej cenie, który też wygląda dziwnie. No bo mamy Helicarriera i tutaj za te 120 euro bez centa 1244 elementy. Sporo figurek, bo z tego co tutaj widzę jest ich 7. No i mamy też Modoka. Modok jest czymś na wzór upośledzonego Brickheada, więc tutaj nie dostajemy jakiegoś dużego molda, ewentualnie lekko obudowanego klockami, tylko to jest po prostu konstrukcja klockowa, ale na pudełku jest przedstawiony wśród figurek, więc można powiedzieć, że figurek w zestawie jest 8. Natomiast sam lotniskowiec jest, szczerze mówiąc, dość mocno upchnięty, więc tutaj czy on będzie zdobywał uznanie? No pewnie pod kątem zawartości figurek. Mamy tutaj też na przykład bardzo fajne nowe nakrycie głowy dla Captain Marvel. No ale zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, czy w ogóle ten zestaw będę kupował, bo to tak powiedziałbym, mam na razie do niego dystans. Co do Batmana, 4 plus za 10 euro bez centa, łódź Batmana z pingwinem, pingwin na pływającej karce, czyli coś, co się powtarza, myślę, tak średnio co 2-3 lata. Nie wiem, czy coś więcej muszę komentować. No ale za 50 euro bez centa mamy taki pojedynek z Jokerem, mamy taki dziwny Batmobil, mamy też jeździdło Jokera, które jest abstrakcyjne i jakby w świecie rzeczywistym to ten Joker by chyba za daleko tym nie ujechał albo miałby poważny problem ze skręcaniem. No ale mamy tutaj też kilka figurek, więc jeśli chcecie sobie uzupełnić braki, bo nie macie Harley Quinn, bo nie macie Jokera i tak dalej, możecie próbować. No i jest jeszcze taka mobilna Batbaza za 90 euro bez centa i to jest taka wielka ciężarówka, w naczepie jest pełno sprzętu, elektroniki, plus jeszcze jest jakaś latająca kapsuła, no i kilka figurek, więc jeśli klimaty DC są dla was istotne, spoko, możecie wchodzić w temat. No i są jeszcze Friends i Dots, więc też tutaj szybko się nad tym tematem pochylimy. Friends 4+, dom rodzinny Stefani, 40 euro bez centa. Taka konstrukcja niewielka, rowerek, 3 mini laleczki, no i to właściwie tyle. Tutaj później mamy za 20 euro bez centa taki zestaw związany z ratowaniem małego słoniątka. No i jest jakieś drzewko, jest wspomniane słoniątko, jest też w ogóle samochód, którym oczywiście to słoniątko można uratować. Później za 30 euro bez centa mamy stację ratunkową dla pant. Chyba część z tych zestawów wam w ogóle pokazywałem albo omawiałem. No i tutaj będą pandy, zjeżdżalnie, w ogóle duża głowa pandy na górze, więc jeśli dziewczynki lubią pandy, to będą się mogły takim pando zestawem pobawić.
I co dalej? 80 euro bez centa. Tutaj jest taka stacja ratowania zwierząt w dżungli i to chyba właśnie wam wcześniej pokazywałem, albo znowu omawiałem, bo mam jakieś takie flashbacki zestawowe. Fajny most, też zjeżdżalnia, większy słoń, spoko sprawa, można się bawić. Ogród kwiatowy Oliwii, 10 euro bez centa, mały zestawik, warto zwrócić uwagę na widły, jeśli nie macie. A tak poza tym, no to jest po prostu taka mała frenchowa pierdółeczka. 20 euro bez centa, gofrownica w Heartlake, czy też właściwie sklep z goframi. No i tutaj po prostu możecie kupować gofry, odkrywczo wiem. 30 euro bez centa, jakiś taki butik Emmy. I szczerze mówiąc, wizualnie całkiem sympatycznie to wygląda. Taka miniaturowa kamieniczka frenchowa. No, nawet nieźle. 50 euro bez centa. Tutaj mamy, aha, pomieszane chyba zdjęcia. Jest dom na plaży z rowerem, a chodziło o samolot, bo już myślałem, że ten samolot kosztuje 50 euro bez centa, a on kosztuje 70 euro bez centa i 572 części. Ten samolot wygląda lepiej niż samolot z City. Naprawdę, bardziej mi się podoba. W ogóle taniej wychodzi, bo nie trzeba kupować tego lotniska. Tutaj jeszcze mamy taką starą, klasyczną palmę w stylu pirackim. Park wodny w Heartlake to widzieliśmy, 100 euro bez centa, bardzo fajne rury. I rzeczywiście tutaj można się pobawić. Dobra, trochę tu wkradło się tych zestawów, które wam już jakiś czas temu pokazywałem, ale ja we Francji to tak wiecie, nie bardzo. No i na końcu jeszcze mamy Lego Dots. Będzie trochę nowych setów, trochę rozszerzeń. Za 20 euro bez centa dostaniemy zestaw. Długopis z szufladką. Jakoś tak, mniej więcej. To mi się po prostu z promo Birkisa niemieckiego przetłumaczyło, więc darujcie. Możemy sobie tutaj powkładać w szufladki jakieś drobnostki, możemy powkładać jakieś długopisy, flamastry i tak dalej. W tej samej cenie dorwiemy też ramki na zdjęcia, które szczerze mówiąc wyglądają całkiem sympatycznie. Mamy różne warianty połączeń, ozdobień i tak dalej. Naprawdę sympatyczna sprawa. Również w tej samej cenie dostaniemy pudełko na biżuterię, które wygląda trochę jak notatnik, ale do środka oczywiście biżuterię możecie sobie chować. No i trochę nowych bransoletek. Bransoletka retro za 6 euro i jeszcze jakieś trochę inne, które właśnie mi w tym momencie wcięło. Ja w ogóle w docy tak nie bardzo, więc ja wam wszystkie te zdjęcia dorzucę, bo odcięło mi internet na strychu. W każdym razie, w sensie zasięgu mi zabrakło. W każdym razie tak to się mniej więcej prezentuje. Oczywiście nadal czekamy na Pottery. Czekam też na Ninjago po prostu w wyraźniejszych zdjęciach, w większej ilości, bo dostaliśmy jakieś takie szczątkowe informacje. Tutaj na Promo Bricksie już trochę więcej tego pokazano, więc tak to się prezentuje. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.